Bardzo niebezpieczna sytuacja. No, dzielna dziewczyna, ogromne opanowanie, nieprawdopodobne opanowanie. Brawo, brawo. To nie jest Bode Miller, który potrafi cały czas jechać na jednej nadzie. Ale jeszcze proszę popatrzeć. Tak. Ona sobie spokojnie jedzie w dół i wcale nie ma ochrony. Niesamowita jest. Zostaje fanem Edith Miklós, naprawdę. Niesamowite, proszę Państwa. Jedzie w dół, narta wypięta, na nierówności tył jej wypiął, a ona sobie jedzie. No. Marku, ale powiedz, czy w takim razie można się spodziewać dalszego osłabienia złotówki? W związku z tym może warto zainwestować, no zdrowie, tam naszym kamerzyście. Już. Edith Miklós, fenomenalna. Brawo. Rumuńska alpejka. Zwróćcie Państwo uwagę na tę zawodniczkę, ona zbliża się do pierwszej 30 w alpejskim Pucharze Świata. Czasami nawet się kwalifikuje do drugiego, do pierwszej 30, bo ona jest specjalistką od konkurencji szybkościowych raczej, więc ona mieści się w pierwszej 30. No a teraz pokazuje najwyraźniej wielką, ma ochotę dojechać. Wielką klasę i zimną krew. Najwyraźniej oglądała Bode Millera podczas mistrzostw Bormio. On też w starcie, podczas startu w zjeździe do kombinacji właśnie też miał identyczny przypadek. Na samej górze wypięła mu narta i potem jechał na dolnej narcie aż do takiego miejsca, gdzie niestety na jakieś 300 metrów przed metą jest dziura, była taka dziura przy prawym skręcie i on, a on jechał na prawej nodze, no i niestety w związku z tym, że jechał na prawej nodze i wpadł w tą dziurę, nie miał najmniejszych szans. Po ja myślę, go wyrzuciło. Że Edith Miklós, to mi się bardzo podoba, ona jest, ojej, szkoda, kompresja. A teraz coś o nietuzinkowych upodobaniach kulinarnych w niektórych regionach globu. Okazuje się, że na wybrzeżu Kości Słoniowej prawdziwym wręcz przysmakiem są nietoperze. Przekąska z nietoperza jest nie tylko smaczna, ale co ważne, w czasach kryzysu także i tania. 4 nietoperze można kupić już za $2. Smakiem tych nocnych ssaków zachwycają się bywalcy restauracji, gdzie nietoperze przyrządza się na wiele sposobów. Dla lubiących eksperymenty może to być ciekawa alternatywa dla drożejącego mięsa. Dziokic i bramka tej serbskiej obrotowej Ana Dziokic. Pożyteczna niezwykle zawodniczka, chociaż na pierwszy rzut oka człowiek by za nią 5 groszy nie dał. Każdy, kto choć przez chwilę interesował się muzyką, wie, że są różne rodzaje gitar. Jest więc akustyczna, klasyczna, no i oczywiście elektryczna. To nie wszystko. Brzmienie gitary zależy od kształtu pudła i od rodzaju drewna, z jakiego jest zrobiona. Jeśli więc ktoś chce mieć różne możliwości, musi się zaopatrzyć w znaczną ilość instrumentów. Ale to już niedługo ma się zmienić. Student Instytutu Technologii w Massachusetts pracuje nad nowatorskim projektem. Gitara Kameleon. Niezwykły instrument będzie można dostosować do potrzeb. Wraz z gitarą w komplecie dostaniemy komplet pudeł różnych kształtów i rozmiarów. Dzięki temu będziemy mogli otrzymać różne brzmienia. Pomysł genialny. Jest tylko jedno małe ale. Muzycy zwykle przywiązują się do swoich instrumentów i twierdzą, że ulubione egzemplarze mają duszę. Czy gitara zdolnego studenta będzie takim instrumentem? To była taka gra, że mogła trochę głowa rozboleć jak Pawła Broszka po tym zderzeniu z gargułą, ale nie na tyle, żeby nie udzielił wywiadu Jackowi Kurowskiemu. Popatrzmy i posłuchajmy. Nie mamy wywiadu, przepraszam. No jakieś kłopoty mamy techniczne, bardzo przepraszam. Wydawało się, że będziemy mogli posłyszeć, o co Jacek Kurowski pytał Pawła Broszka i w jakiej formie jest po tym spotkaniu Paweł Broszek.